nam się awansować, jaki nam zarząd wyznaczył cel. Podołaliśmy temu. Nie było łatwo, musieliśmy trochę potu wylać. Parę kontuzji też się przydarzyło po drodze. No ale wywalczyliśmy ten upragniony awans i jesteśmy. Mamy 9 na 9 w tej rundzie, został nam ostatni mecz w Radomiu i myślę, że też wygramy. Czy przeraża? Nie powiedziałbym. My się nie boimy pierwszej ligi centralnej. Po to walczymy, żeby tam się dostać i pokazać też klasę w tej pierwszej lidze centralnej. Będą lepsze zespoły, będzie można się lepiej ograć. Mecze będą na wyrównanym poziomie, także tylko frajda dla kibiców i dla nas. Przez tą pandemię no, trochę brakowało kibiców, bo nie słyszeliśmy ich na trybunach. Ciężko się gra. Został nam jeszcze jeden mecz i na nim się na razie koncentrujemy. Po meczu będziemy świętować. Oczywiście zapraszamy na mecze w przyszłym sezonie i dziękujemy za wsparcie. W imieniu zarządu klubu sportowego AZS AWF Biała Podlaska chciałbym panowie złożyć wam najserdeczniejsze gratulacje za ten awans uzyskany w Płocie, wywalczony na parkietach Białej Podlaskiej i we wszystkich halach, których gościliście. Dziękujemy. Panu wspólnie dziękujemy. Od lat 90. w piersiach właśnie miłośników piłki ręcznej biją zielone serca i swoim fantastycznym wynikiem sportowym, ogromnym sukcesem powrotem do pierwszej ligi centralnej sprawiliście nam ogromną frajdę, ogromną radość. Sprawiliście, że nasza duma z faktu, że w Białej Podlaskiej szczytowy tchniak stoi na tak wysokim poziomie, wzrosła i z jeszcze większym zaangażowaniem będziemy kibicować wam w tym nowym sezonie, w nowej ogólnopolskiej pierwszej lice. Dima Piechon, panie trenerze, serdecznie gratulujemy.